Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam widzów, internautów, nasza telewizja sądecka i piątkowa rozmowa dnia, a dzisiaj w naszym studiu moim i Państwa gościem jest Pani Agnieszka Zelek-Rachtan, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmowa niestety kolejna, która jest realizowana w trybie online'owym. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wrócić do tych rozmów realizowanych w studio, realizowanych na żywo, a pewno zależy to w dużej mierze o nas. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o programie szczepień, który ruszył już także w Nowym Sączu. W pierwszej partii do Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu trafiło 75 szczepionek, tak to chyba najogólniej powiem. Czy te dawki już zostały wykorzystane? Czy już się udało? Tak, to było w tamtym tygodniu. Pierwsze 75 dawek zostało wykorzystanych. Wszystkie dawki, które trafiają do nas, są wykorzystane. Mamy zapisanych pacjentów do szczepień już na przyszłe tygodnie. Wszystkich pacjentów, którzy będą szczepieni, czyli w etapie zero, czyli to jest nasz personel i wszystkich uprawnionych w etapie zero. Z naszego personelu jest ponad 400 osób. Osób spoza naszego personelu jest ponad 900 osób, czyli około 1400-500 zgłoszenia jeszcze napływają, ponieważ został termin przedłużony do 14, więc zgłoszenia na nas napływają, więc myślę, że około 1600-1700 osób będziemy szczepić w etapie zero. A proszę powiedzieć, czy to jest tak, bo ja powiedziałam, mówię tak najogólniej 75 szczepionek, to rozumiem, że to 75 to nie jest jedna dawka, tylko da się zaszczepić więcej osób. 75 szczepionek to jest jedna dawka, 75 dawek zostało przywiezionych w pierwszym tygodniu. W tym tygodniu zaszczepiliśmy 180 osób pierwszą dawką, a od przyszłego tygodnia będziemy szczepić 630 osób tygodniowo. Czy medycy chętnie się szczepią, tak mówiąc? Bardzo chętnie, jest bardzo duże zainteresowanie. No, telefony są cały czas, nie ma jakichś problemów, jest dużo chętnych, no, muszą czekać niestety, bo my to robimy sukcesywnie, to nie jest robione na chybcika, tylko każdy pacjent jest badany, lekarz decyduje, czy może być zaszczepiony, więc to też musi potrwać, ale staramy się to robić sukcesywnie i no, te dwa tygodnie były takim jakby ograniczone, ponieważ pierwszy tydzień to była oczywiście odgórnie zalecona dawka 75, w tym tygodniu zamówiliśmy tylko 180, ponieważ środa była wolna, więc chcieliśmy też wyszczepić w miarę szybko to, ale od przyszłego tygodnia ruszamy z trzecim gabinetem i będziemy szczepić 630 osób tygodniowo. A jak to wygląda, jeśli chodzi o rekrutację? Bo wiemy oczywiście, że jest ta grupa zero, są kolejne grupy, do których kwalifikuje się poszczególne osoby. Czy to są na przykład tylko medycy, którzy pracują w szpitalu, na tej, powiem tak kolokwialnie, pierwszej linii frontu? Nie. Do grupy zero zaliczają się też inni pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pracownicy domów pomocy społecznej, pracownicy aptek, punktów aptecznych, pracownicy POZ-ów, pracownicy uczelni medycznych i studenci. Także obejmuje to personel niemedyczny, czyli administrację wszystkich tych wymienionych wcześniej podmiotów. My szczepimy, oczywiście zaczęliśmy od naszego personelu, bo takie są wskazania, że pierwsze mamy zaszczepić swój personel, w drugiej kolejności będziemy szczepić szpitale takie jak Medicor, Intercard czy Pogotowie, bo to są pierwszy kontakt z tym pacjentem. Następnie POZ-y, apteki i wszystkie te gabinety dentystyczne. Robimy to sukcesywnie, oczywiście nie będzie to taką kolejnością, ponieważ staramy się jak najszybciej wszystkich, więc myślę, że 630 osób w przyszłym tygodniu. Już zaczynamy w przyszłym tygodniu te osoby poza naszym personelem, więc myślę, że do połowy następnego tygodnia powinniśmy skończyć. Wspomniała Pani o tym... Oczywiście mówimy o pierwszej dawce. O pierwszej. Jest to duża grupa osób, bo tych osób jest rzeczywiście dużo. Czy one się zgłaszają w jakiś sposób do Was? Czy Wy jako szpital występujecie z zapytaniami? Jak wygląda ten proces zapisywania? To znaczy u nas na stronie internetowej jest ogłoszenie w aktualnościach. Tam są do pobrania dwa dokumenty. To jest oświadczenie i wykaz pracowników. I każdy, który jest uprawniony w etapie zero, pobiera te dokumenty i może u nas złożyć w sekretariacie lub może też zarejestrować się przez oficjalną stronę Ministerstwa Zdrowia i zrobić to online. To jest wpisywany u nas na listę i my oczywiście, jeżeli jest termin wyznaczony szczepieniem, my wyzwaniamy po tą osobę i ta osoba zgłasza się do nas. Czyli te szczepienia wszystkie odbywają się w szpitalu? Te szczepienia u nas w punkcie szczepień to są trzy gabinety, w każdym gabinecie jest lekarz, pielęgniarka. Przed podaniem szczepionki pacjent jest badany, kwalifikowany, wypełnia ankietę, wyraża zgodę na szczepienie, no i wtedy jest zaszczepiony. A jeśli chodzi na przykład o takie przypadki, jak osoby, które przebywają w DPS-ach, te osoby
starsze, seniorzy, czy oni też będą jakoś przyjeżdżać do Was? Już wiadomo, w jaki sposób to znaczy, będzie koordynowane? Jeżeli chodzi o pacjentów, to pacjenci nie są w etapie zero. W etapie zero są pracownicy DPS-u i oni jak najbardziej do nas się zgłaszają i są zapisani na szczepienie i będą szczepieni od następnego tygodnia. Z pacjentami jeszcze nie wiadomo, co będzie, to dopiero będzie decyzja odgórna. My nie podejmujemy takich decyzji, więc kto będzie koordynował to szczepienie, jeszcze nie wiadomo. Są pogłoski, że będą to POZ-y robić. My jako szpital nie wiem, czy jesteśmy w stanie jeździć po DPS-ach i szczepić te osoby, bo to nie sądzę, żeby tych pacjentów można było przywozić na szczepienie, tylko trzeba będzie jeździć do DPS-ów. Myślę, że POZ-y to obejmą. Czyli one się będą zajmować. Pojawiła się natomiast informacja o tym, że na przykład nauczycieli, szczepienia nauczycieli będą koordynowane przez szpital węzłowy. Czy Państwo już macie jakieś informacje w tej sprawie? To znaczy, my takich informacji jeszcze nie mamy. Oczywiście też słyszymy pogłoski, że będziemy zajmować się szczepieniem tych osób, ale jak na razie takich decyzji nie ma i nie mogę się wypowiadać w tej kwestii, bo dopóki nie dostaniemy odgórnej decyzji, nie będziemy tego robić. Jak wygląda samo takie szczepienie? Ile ono trwa? Wspomniała już Pani o tym, że najpierw jest badanie lekarskie, czyli poprzedzone jest badaniem lekarskim. To znaczy na każdego pacjenta jest przeznaczone 10-15 minut. Pacjent przychodzi, wypełnia ankietę, oświadczenie, jest badany przez lekarza. Oczywiście lekarz musi sprawdzić, czy stan zdrowia pozwala na zaszczepienie. Jeżeli lekarz pozwala na szczepienie, wtedy pacjent jest szczepiony. Oczywiście po szczepionce musi odczekać kilkadziesiąt minut na to, czy szczepionka nie wywołała jakiejś reakcji. Czy trzeba się jakoś przygotować do tego szczepienia specjalnie, czy nie? Czy nie, można... to nie ma żadnego przygotowania do tego szczepienia. To jest tak, jak idzie się na szczepienie na grypę. Po prostu, jeżeli ktoś wie, że jest chory, to oczywiście zgłasza do nas wcześniej i mówi, że nie przyjdzie, bo to jest przede wszystkim przeciwwskazanie. Ale jeżeli osoba się dobrze czuje i myśli, ma wrażenie, że nadaje się szczepionka, to przychodzi i lekarz decyduje o tym, czy może być zaszczepiona. Teraz nie ma takiego problemu, bo jest to też personel medyczny, więc on jakby sam też jest w stanie określić swój stan zdrowia i zdaje sobie sprawę, że nie może przyjść chory. Więc nie mieliśmy takiego przypadku, że ktoś był zdyskwalifikowany, bo był chory. Ale co będzie dalej, jak to będzie wyglądało, jak będzie społeczeństwo szczepione, nie wiemy tego. To znaczy, bo tutaj sobie też myślę, że trudną sprawą będzie szczepienie osób, które nie są personelem medycznym, tak? Które mówiąc kolokwialnie przychodzą z ulicy, bo to się też musi odbywać po prostu w reżimie sanitarnym, tak? Tak, to się odbywa, tak, my umawiamy na godzinę, u nas nie ma kolejek, każdy z pacjentów jest umówiony na daną godzinę, także staramy się tak, żeby te osoby się nie kumulowały i nie czekały w kolejkach, to jest przede wszystkim. Myślę, że te następne etapy to będą już POZ-y obejmować. Nie sądzę, żeby szpital objął szczepienia jedynki czy dwójki. Zobaczymy. To tak jak mówię, nie zależy od nas, jaka będzie decyzja odgórna, tak będziemy musieli ją spełnić. A zgłaszają się do Państwa na przykład lekarze pracujący w POZ-ach, czy tak, mamy zgłoszenia. Tak, oczywiście. Tak jak mówiłam, jest z tych osób spoza naszych pracowników jest prawie 1000 osób. To są pracownicy POZ-ów, pracownicy aptek, gabinetów dentystycznych, no i DPS-ów. Większość Polaków z badań opinii publicznej wynika, znaczy większość Polaków, co wynika z badań opinii publicznej, nie chce się szczepić. Czy jakieś, też pojawiają się takie informacje, oprócz jakichś tam bonusów, które mają wynikać z tego, że łatwiej, nie wiem, będziemy podróżować samolotem i tak dalej, pojawiają się też takie informacje o tym, że być może dla osób, które się nie zaszczepią, będzie ograniczony dostęp do usług medycznych choćby. Czy Państwo już coś wiecie na ten temat? To znaczy, my nic nie wiemy na ten temat, dopóki nie ma tego odgórnie wprowadzonego jakimiś przepisami, my takie ograniczenia nie wprowadzimy. Jest pełen dostęp do usług medycznych, więc jakby jeżeli nie będzie wprowadzone to żadnym rozporządzeniem lub odgórnymi jakimiś decyzjami, my takiego ograniczenia nie wprowadzamy. A jeśli chodzi na przykład o jakieś powikłania po tej szczepionce, czy Państwo już coś takiego zaobserwowaliście, no bo już jednak rzesza tych osób jest zaszczepionych? To znaczy, zaszczepiliśmy do dnia dzisiejszego prawie 250 osób i o żadnej nie wystąpiły żadne powikłania po szczepieniu. To jest pierwsza dawka, kiedy zatem druga, no bo to też rozumiem, że w ten harmonogram musi się wpleść to drugie szczepienie. To znaczy druga dawka, my ten na razie szczepimy szczepionką Pfizera i jest ona po 21 dniach. Drugą dawkę będziemy podawać po 18 stycznia, zaczynamy szczepić drugą dawką, te osoby, które były pierwsze szczepione. Jak Pani myśli, jak na przykład zakładając pierwszy kwartał 2021 roku, czy można mówić o tym, że jakiś harmonogram uda się wypełnić, że jakąś liczbę osób się uda już zaszczepić, czy to ciężko stwierdzić?
To jest ciężko stwierdzić, to też zależy od zainteresowania. Na razie zainteresowanie wśród medyków jest bardzo duże, ale jak to będzie dalej przebiegać wśród nauczycieli, czy z tego etapu jedynku, czyli mundurowych, czy ludzi powyżej 70 roku życia, nie wiemy tego. Mamy nadzieję, że no, etap jeden przejmie POZ-y, nie my. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. My na razie mamy pobierać wymazy od nauczycieli, którzy zaczynają, będą po 17 wracać do szkół na zlecenie sanepidu. To wiemy na pewno. Takie wymazy w kierunku przeciwciał, Tak, czy... nie, w kierunku PCR, w kierunku zakażenia koronawirusem. To jest nauczyciel, to jakieś, jest jakaś decyzja, że będziemy pobierać wymazy, sanepid będzie nam zlecał i nauczyciele, którzy będą wracać do pracy, będą mieli pobierany u nas wymaz PCR w kierunku wykrycia zakażenia koronawirusem. Czyli takie przesiewowe trochę testy, tak, wśród nauczycieli? Tak, no, jeszcze nie wiemy, ilu tych nauczycieli będzie, ani jak to będzie wyglądać, ale no, dostaniemy listę sanepidu i będziemy pobierać te wymazy. O dzieciach póki co, o uczniach mowy, nie ma mowy? One nie będą w jakiś sposób wymazywane, nie, badane? Nie. Na razie jest o nauczycielach. Na razie jest decyzja od nauczyciela i taką decyzję dostaliśmy i będziemy ją wypełniać. Rozumiem. Jeśli chodzi o już samą kwestię związaną z pandemią, z epidemią, po świętach w całej Polsce notowany jest wzrost zakażeń niestety koronawirusem. Czy Państwo to już widzicie w szpitalu, jeśli chodzi o liczbę łóżek, jeśli chodzi o to, czy tych pacjentów jest więcej? To znaczy pacjentów jest troszeczkę więcej. Mamy jeszcze wolną łóżkę, bo obecnie mamy 69 miejsc covidowskich, z czego 54 osoby znajdują się na oddziałach covidowych, a 6 osób jest na intensywnej terapii. Jest też zmiana, dlatego że od 1 stycznia oddział pulmonologii stał się oddziałem czystym. Dawniej to był oddział covidowy, ale w związku z tym, że jest duży napór pacjentów, którzy mają powikłania po-covidowe, czyli zmiany płucne, czy też potrzebują pomocy pulmonologa, dyrekcja zdecydowała o przywróceniu pulmonologii jako oddziału czystego. A na miejsca covidowe jeszcze mamy. Nie ma takiego napływu tych covidów, jak napływ pacjentów po-covidowych. Czyli było gorzej, można powiedzieć, tak? Jeśli chodzi o samych, było dużo gorzej. Było dużo gorzej. Sytuacja jest na razie opanowana. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście my zwiększymy liczbę łóżek covidowych. A które oddziały, jakbyśmy mogli przypomnieć, były covidowe, a już są z powrotem? Pani mówi czyste, dla mnie to takie normalne, normalnie funkcjonujące, normalnie działające. To znaczy cały czas oddziałem covidowym jest oddział zakaźny, to jest od początku. Był oddział chirurgii ogólnej, była część chirurgii urazowej. Oczywiście tam też nadal są łóżka, muszą być przygotowane na tych pacjentów, bo jeżeli są przyjmowani w trybie ostrym i nie mają wyniku PCR, bo u nas każdy pacjent przy przyjęciu ma pobierany wymaz PCR w kierunku wykrycia zakażenia koronawirusem. Do czasu wyniku taki pacjent musi być na sali przejściowej, czyli tak zwanej covidowej. Jest nadal oddział chorób zewnętrznych, część wydzielona jest covidowa. Był oddział pulmonologii covidowy, był oddział psychiatrii covidowy, więc tych oddziałów trochę mieliśmy. W związku z tym, że zmniejszała się liczba tych zakażeń, a zwiększała się liczba osób potrzebujących pomocy po covidzie i osób, które potrzebują pomocy internistycznej, czy pulmonologicznej, była decyzja przy kierunkowaniu pulmonologii na oddział czysty. Czyli tutaj mamy jeszcze do czynienia z takim nowym zjawiskiem, tak? Czyli te powikłania po COVID-zie, to rozumiem, że głównie związane z układem oddechowym, z płucami, ze skrzelami. Tak, to znaczy dużo różne ludzi... powikłania. Jest też bardzo dużo powikłań neurologicznych. To są przeróżne. To są najczęściej internistyczne, czyli jakieś zmiany wieńcowe, czy też sercowe, kardiologiczne, neurologiczne do płucy. Najczęściej to są płucne, dlatego ta decyzja pulmonologii. To jest zła informacja, bo z jednej strony możemy się cieszyć, że przeszliśmy COVID, a z drugiej strony możemy no, niestety wpaść w jakieś powikłania pokovidowe, tak? Czyli warto się też obserwować chyba. Tak, należy się obserwować. Bardzo często się zdarza tak, że osoba myśli, że już wyzdrowiała, a po jakimś czasie pojawiają się te powikłania. Czyli szczepimy się, tak? Rozumiem. Tutaj jakiś apel. Polecamy szpitala. Szczepienie się, tak, żeby uchronić się przed tą chorobą. Niestety nie ma warunku, czy to jest osoba młoda, czy starsza, czy schorowana, czy nie. Naprawdę jest to bardzo ciężka choroba i
polecam szczepienie się. A jak wygląda sprawa z dziećmi? Bo też takie różne opinie pojawiają się, no, że z jednej strony dzieci nie chorują, że z drugiej chorują tylko bezobjawowo, że czasem właśnie te powikłania też u dzieci się zdarzają. Czy wy Państwo widzicie na oddziałach szpitalnych, na pediatriach, bo chyba są dwie, to, że trafiają mali pacjenci? Teraz to się uspokoiło, ale był taki okres przed świętami, że mieliśmy kilkanaście dzieci, które miały właśnie powikłania po-covidowe. Dzieci przyszły bezobjawowo. Oczywiście miały wynik PCR i było wiadomo, że są dodatnie, ale były bezobjawowe w czasie choroby, po czym później okazywały się różne powikłania typu gorączka, bóle brzucha. Takie dzieci były kierowane od nas do Krakowa, do specjalistycznych. Czyli ciężkie takie powikłania, tak? Tak. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Życzę bardzo dziękuję. Powodzenia moim widzom, internautom, zdrowia przede wszystkim, tak, bo ono chyba najważniejsze w tym ciężkim czasie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia.